Wydaje się, że wywołałem wilka z lasu, mówiąc ostatnim razem o tym, że w internecie natknąć można się na opowieści dziwnej treści. Ale państwo nie jesteście dla mnie zbyt łagodni. Chyba niektórzy chcieliby, abym dostał raka, bo takie właśnie mi materiały podsyłacie do wglądu z prośbą o komentarz. No, dotarł do mnie ostatnio taki filmik, w którym pewna kobieta wypowiada się o tym, jak właśnie panie powinny funkcjonować w relacji. No, i jest to taki materiał, który właściwie jeży włosy na głowie. Zwłaszcza mi, ponieważ ja staram się Państwu sugerować, jakby popularyzować taki model związku, który bazuje na równoprawnym partnerstwie, czyli w gruncie rzeczy na czterech filarach. Na przewidywalności, która ma pozytywny charakter, czyli polega to na tym, że ja raczej się spodziewam. Z grubsza czegoś pozytywnego ze strony partnera i raczej to otrzymuje. Na wierze, to jest drugi filar, wiara polega na tym, że ufa się, iż no właśnie ramię w ramię, jako zgrany zespół, upora się dana para z tym, co przyniesie przyszłość. Przyniesie czas, przyniesie życie. Kolejny filar to jest zaufanie, że powierzone tajemnice zostaną zachowane, że partner dotrzyma danego mi słowa. No, i dochowa, powiedzmy, pewnych obietnic. No i wreszcie czwarty filar to jest seksualność. No, seks działa więziotwórczo, więc dlatego też odgrywa to istotną rolę. Okazuje się jednak, że niektórzy najwyraźniej woleliby całą tę koncepcję. No, właściwie wziąć i wywalić przez okno, eksmitować w trybie natychmiastowym, ponieważ raczej skłonni są podchodzić do tych spraw zupełnie inaczej. Podsłuchajmy, podsłuchajmy, posłuchajmy, no, co ta pani ma do powiedzenia. Wiecie, kto wymyślił pojęcie gold digger? Mężczyźni. Mężczyźni, którzy chcieliby się z nami spotykać, którzy chcieliby zakosztować ciasteczka, a którzy nie chcieliby za to płacić, nie chcieliby nic w zamian, nie chcieliby inwestować i po prostu was mieć, spędzać z wami czas, ale na swój koszt. Ale pamiętajcie, że mężczyzna stara się o wasze względy. Samo powiedzenie moja droga wzięło się właśnie stąd, że mężczyźnie jest ta kobieta droga i mężczyzna, który się angażuje w tym finansowo, w relacje z kobietą, po prostu buduje pewnego rodzaju przywiązanie, relacje z nią. W związku z tym zupełnie się tego nie wstydźcie, nie bójcie się. Jeżeli naprawdę mu zależy, to będzie inwestował w Waszą relację. To teraz pora na mój komentarz. Drodzy Państwo, posłużę się pewną metaforą. Otóż, no można powiedzieć, że są konie wyścigowe oraz są konie pociągowe. Jeżeli wolelibyście nie zostać tą drugą kategorią, tak, nie zostać koniem pociągowym, to radziłbym unikać osób, które charakteryzuje taka roszczeniowa postawa, no i w myśl, której właściwie mężczyzna jest formą karty płatniczej, która ilekroć zbliża się do kobiety, to znaczy do panelu takiego zbliżeniowego, no to gdy jest blisko, to za tę bliskość przychodzi mu zapłacić. No, taka postawa właściwie sprowadza i kobiety, i mężczyzn do bycia przedmiotem, tak? i powoduje instrumentalne traktowanie. No ale przede wszystkim prostą drogą wiedzie do relacji, która no, nie jest równoprawnym partnerstwem, ponieważ ona w gruncie rzeczy bardzo szybko, rychło może przekształcić się w relację pasożyta z żywicielem. W relacji, w której nie ma harmonii, nie ma równowagi, jedno zdecydowanie musi dawać więcej z siebie, robić więcej. Aniżeli ta druga strona. No i tutaj też warto napomknąć, że jeśli chodzi o takie toksyczne relacje, no to tak mężczyźni, jak i te kobiety, które są bardziej przedsiębiorcze i też mogłyby no, wejść w tę rolę właśnie takiego konia pociągowego, powinny te osoby pamiętać o jednej takiej podstawowej zasadzie. Jeśli chodzi o taką pajęczynę, taką sieć potencjalnego pasożyta no to wiedzcie o tym, że łatwo się w niej zaplątać, ale bardzo trudno się z niej wywinąć. Łatwo się w niej zaplątać, ponieważ ona często jest opakowana w, jaką, w jakieś takie ładne farmazony, górnolotne jakieś banały, no albo po prostu kusi czymś atrakcyjnym, czymś, czymś przyjemnym. No i tutaj mógłbym się posiłkować takim stwierdzeniem, że właściwie często właśnie osoby atrakcyjne, w szczególności panie, potrafią przeprowadzać mężczyznę przez bramę rozkoszy. Wprost do samego. Piekła. Także strzeżcie się panowie, ale i panie, bo tak, bo tak, teraz też tak się zdarza, że panowie potrafią się was uczepić i też no, pasożytować na was, tak się zdarza, chociaż niewątpliwie częściej ten mechanizm występuje no, w wypadku tego, gdy to facet jest sprowadzany do takiego właśnie scenariusza. Także należy na to bardzo uważać, no bo w przeciwnym wypadku co się stanie? No otóż ja wam zaraz powiem co się wydarzy gdyż dotarły do mnie też takie wieści, że upublicznił żądania alimentacyjne matki jego dziecka. No, koszty są to miesięczne. Ja się futbolem nie interesuję zbytnio, to z tego co wiem, to jest jakiś taki wzięty piłkarz. Także zarabia swoją drogą niemało, no ale teraz zobaczmy, jakie są te żądania alimentacyjne. Proszę bardzo. Czesne szkoły prywatnej 2500 zł, dojazdy do szkoły 2000 zł, obiady 600 zł, opłata za materiały szkolne 120 zł, mieszkanie 2500 złotych, telefon 300 zł, wyposażenie pokoju 1000 zł. Wyżywienie 2000 zł, odzież 1500 zł, wypoczynek, wakacje, ferie, weekendy 2500 zł. Sprzęt sportowy komputer 2000 zł, zainteresowania 2000 zł, środki czystości 600 zł, dentysta, ortodonta, profilaktyka 1600 zł, dodatkowe wydatki 900 zł. Czyli sam ojciec tego dziecka miałby w ramach właśnie alimentacji łożyć na nie miesięcznie ponad 20 tysięcy złotych, jeśli dobrze tutaj liczę. A zakładam, że właśnie tak jest, ponad ponad 20 tysięcy złotych. No, przyjmując, że matka tego dziecka miałaby też ze swojej strony no, podobne nakłady przecież jakieś tutaj łożyć, no to w sumie to dziecko by kosztowało 40 ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie. To dziecko chyba by chodziło o, o złocone. Ja żadnemu dziecku dobrobytu jakby nie żałuję, żeby była jasność. Natomiast no właśnie takie są skutki, drodzy panowie, zwłaszcza, ale też i panie, które się wpakują w jakieś takie historie różne dziwne, podkreślam, no, gdy w sposób no, niewłaściwy no, traktuje się potencjalną partnerkę, e, godząc się na postawę, o której wspominałem wcześniej. No, i jakby gwoździem do trumny może być komentarz tej kobiety, znaczy się tej cytowanej kobiety, nie tej od alimentów, który jest naprawdę, no, iście zatrważający. Zaraz, zaraz, jego tutaj muszę wydobyć, i chyba też muszę jeszcze sięgnąć po okulary, bo to jest coś tak niebywałego, że no to naprawdę zasługuje na to, aby przyjrzeć się temu bardzo uważnie. Otóż napisała, że cieszy się, iż mężczyźni jakby no nie komentują tego materiału, bo ona uważa, że panowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że bez wyzwania nie ma zaangażowania. Otóż nie chcę pani martwić. Ale mężczyźni są coraz mądrzejsi i już przejrzeli na oczy, i coraz chętniej i odważniej mówią: Nie, 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 tak nie będzie. Nie na tym polega relacja, że my mamy tutaj stawać na głowie, dawać się eksploatować, robić za parobków i łożyć, podczas gdy w zamian no niewiele otrzymujemy tak naprawdę, ponieważ. To byłoby po prostu nie fair. Wiedzą też mężczyźni, że no nie na tym polega równouprawnienie, że zapomina się o nim właśnie tam, gdzie jest to dla kobiet wygodne. Równouprawnienie ma obowiązywać w sposób stały albo wcale i koniec. I to też jest ciekawe, że panowie już nie tylko się na pewne rzeczy nie godzą, bo to, co w tym momencie ma miejsce, to już jest coś więcej niż niezgoda. To jest już wręcz brak szacunku. I to najdelikatniej rzecz ujmując. Także uczulam także Panie, jeżeli będziecie przejawiać taką postawę, to może no, ze strony mężczyzn spotkać was to, że stracicie reputację, no a reputacja jest czymś bardzo ważnym dla każdego bez wyjątku człowieka na to pokrzyżuje wasze plany odnośnie ewentualnego stałego związku. Po, po prostu no, nie będziecie uwzględniane jako potencjalne partnerki fajnych, zacnych, sensownych, wrażliwych, być może nawet niekiedy szczodrych, ale mądrych mężczyzn. I to tyle, szanowni państwo, z mojej strony. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany tym, żeby coś więcej ewentualnie sobie tutaj posłuchać na temat tych wystąpień, to jest taki kanał, który. Hmm, Chyba się nazywa Mateusz Spysiński. Tak, Mateusz Spysiński i on tam całkiem rezolutnie odnosi się do różnych no właśnie kwestii i wywodów tejże pani. Robi to na tyle trafnie i dowcipnie, że zdecydowanie to polecam. Dziękuję za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, wasz psycholog, swój chłop.